Cześć. Dzisiejszym naszym gościem jest Sylwester Pikiewicz, dyrektor działu handlowego Kiosk. Jak z jego perspektywy wygląda prowadzenie marki odzieżowej i czy jest to trudne zadanie w obecnych czasach? Tego postaramy się dowiedzieć wraz z Kamilą w nowym odcinku podcastu w spodniach czy w sukience. Zapraszam. Od dawna jesteś związany z modą. Czy praca w marce odzieżowej to jest coś, co zawsze chciałeś robić, czy raczej zdecydował tutaj przypadek? Dzień dobry, witam słuchaczy. No nie, to nie był przypadek. Od zawsze, od zawsze jako młody chłopak, który gdzieś tam studiowałem, zawsze chciałem pracować w sprzedaży. Właściwie to była moja pierwsza praca już na, w okresie studiów, kiedy zacząłem pracę w, jako właśnie sprzedawca. Zaczynałem pracę, to był 2000... Rok, więc już 20 par lat temu. No i tak powiedzmy, potoczył się mój los, że dzisiaj po tych 20 latach mam no, dużą przyjemność zarządzać działem sprzedaży, więc mam wpływ bezpośrednio na, na pracę sklepów, naszych, naszych zespołów. Mam okazję zarządzać naprawdę fajną grupą ludzi. Mhm. Więc powiedzmy, że. Przypadek nie, to bardziej tak losy potoczyły się, że przez te wszystkie lata, no, udało się coś fajnego z tym zrobić. My też właśnie ostatnio z Pauliną rozmawiałyśmy na temat naszej pracy jako wizuala i tam też właśnie poruszyłyśmy temat, że w sumie też zaczynałyśmy po prostu jako sprzedawcy w sklepie odzieżowym i nasza przygoda też się zaczęła właśnie od, od takiej pierwszej pracy jako sprzedawcy. Myślę, że w naszej w naszym fachu, w naszej branży większość ludzi właśnie tak zaczyna. Ale to jest potrzebne. To znaczy ja teraz, teraz dołączył do naszego zespołu, dołączyła nowa regionalna i mm -hmm. pierwszą, pierwszym zadaniem, jakim miała, to po prostu popracować kilka dni w sklepie, żeby o. przypomnieć sobie, jak to jest. Są dziewczyna związana z branżą i, i gdzieś tam też y, y, na poziomie kierownika czy sprzedawcy ma doświadczenie, mm -hmm. ale żeby sobie trochę odświeżyć i przypomnieć i poczuć ten klimat Takiej bezpośredniej właśnie pracy z klientem, no to trzeba rzeczywiście organicznie te kilka dni przynajmniej popracować mhm. w sklepie. E, zresztą e, powiedzmy takie spojrzenie od strony właśnie pracy sprzedawcy. W takiej perspektywie właśnie nazwijmy to no, zarządzania sprzedażą, jest bardzo potrzebne, bo to jednak jakby też tak się mówi, że ten punkt widzenia czasami zależy od punktu siedzenia, mhm. więc trzeba tym, e, w, tym, w, te, w tych różnych miejscach po prostu pobyć. Mhm. No, i myślę też, że taki sprzedawca, który ma bezpośredni kontakt z klientką, tą klientkę wtedy de facto najlepiej zna w firmie, można tak powiedzieć. Tak. tak. Myślę, że to na pewno cenne doświadczenie. To ja w takim razie powrócę do mody, mhm. bo jestem ciekawa, czy śledzisz na bieżąco trendy. Czy sprawdzasz, co się dzieje na wybiegach, co promują blogerzy, projektanci, czy jednak traktujesz ją. Z racji zawodu, bardziej biznesowo i odwołujesz się głównie do konkurencji? No nie, no na pewno na pewno trzeba być bardziej twórczym niż otwórczym, więc to, co robi konkurencja, no, ma oczywiście znaczenie, bo, 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 bo cały czas siebie gdzieś tam podglądamy, natomiast w modzie trzeba szukać inspiracji i z racji też powiedzmy zawodu ale tego, że jakby w tej branży modowej jestem już przez te, powiedzmy kilkanaście lat no to się rzeczy, powiedzmy, jakoś się widzę inaczej, czy nawet, powiedzmy, nie wiem, czy w internecie, czy powiedzmy w, w, w telewizji, no to na pewno na niektóre elementy, przyku, jakby, niektóre elementy przykuwają trochę więcej mm -hmm. uwagi. Ale to jest jakby naturalne, bo ktoś, kto, powiedzmy, nie wiem, pracuje w branży lotniczej, no to, 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 to gdzieś tam tak. do góry spogląda częściej, a my na pewno gdzieś tam w, w tym kręgu mody no, zwracamy uwagę, czy na kolory, czy na częstotliwość, no kiedyś kiedy ja zaczynałem pracę, były wyraźne cztery m, takie sezony, no teraz to się właściwie trochę zaciera i mamy takie wyraźne dwa sezony w ciągu tak. roku, to też się zmienia na przestrzeni lat i też trzeba za tym y, nadążyć. Natomiast no też poprzedni okres traktowaliśmy taki tak właśnie też twórczo, trochę pochyliliśmy się nad tematami o których może wcześniej zapomnieliśmy, trochę, trochę spra, sprawdzamy, szukamy, inspirujemy się też tym, co się dzieje dookoła. Czyli przechodzi to zupełnie naturalnie. No, no tak, to, to, to rzeczywiście gdzieś tam nawet podświadomie koncentrujemy uwagę no, na tym, co powiedzmy no w pracy, też spędzamy pół swojego życia gdzieś tam i jak widzimy go to młode na ulicy, w telewizji, tak. i, e, czy też to też rzeczywiście widzimy to trochę inaczej. W swoim zespole masz kierowników regionalnych i są to same kobiety na chwilę obecną. Czy wasze spojrzenie na ten biznes jest takie same? Uzupełniacie się, czy wręcz przeciwnie? No jak to w zespole bywa, są różne osoby, ale, ale na pewno jedna rzecz się nie zmienia. To znaczy, w zarządzaniu strukturą sprzedaży, każda z regionalnych ma tych sklepów, powiedzmy, 11-12 lub więcej, no i tam też pracują ludzie i mhm. każdy z nas no, musi pasować do do, gdzieś do filozofii marki Kiosk. No, ob, 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 obsługujemy klientki, naszymi klientkami są kobiety, to też wymaga y, trochę innego spojrzenia, natomiast y, każdy, każdy na pewno y, dużą staranność i dużą uwagę przykłada do budowania swoich zespołów, tak? no jednak te 11-12 y, zespołów wymaga ze strony osoby zarządzającej w regionie no, dużej też uwagi. Naszą, naszym celem jest, żeby budować te zespoły właśnie w oparciu o, o zaufanie, o taki wzajemny szacunek i y, taką codzienną pracę, gdzie y, naprawdę staramy się być bardziej partnerami w biznesie, niż osobami, które z kimś się tam zarządzają. Tak? Mhm. Nie o zarządzanie tutaj chodzi, tylko chodzi bardziej o wspieranie i o taką wzajemną relację, która jest oparta, y, no, no, ja to tak nazywam na szacunku, tak? ale rzeczywiście na takiej dużej etyce pracy. I to jest też dla nas ważne, i to na pewno cały zespół regionalnych to rozumie i tak na co dzień pracuje. Okej. Okay. Hmm, za nami trudne dwa lata. Podczas pandemii spotkała nas zupełnie nowa rzeczywistość. Jak bardzo według Ciebie zmieniły się zasady gry w tym biznesie? Czy kiosk zdał ten egzamin? I czy czekają nas jeszcze jakieś nowe wyzwania? No tak. Dużo można byłoby mówić o tym, o tym czasie, który, który trwa, bo on tak naprawdę cały czas trwa. To co, to, co my robiliśmy na co dzień, co robimy dzisiaj, to skupiamy się na tym, co możemy zmienić w przyszłości i chyba trochę mniej rozmawiać o przeszłości, bo tak naprawdę nieważne jest to, co było rok temu, tak? to ważne jest to, co będzie w, za rok, za dwa, za pięć. Dużo skupiamy dzisiaj sił, uwagi i, i takiej czujności na tym, żeby żeby inspirować się nawzajem, żeby szukać nowych rzeczy, nowych obszarów, żeby skupić się na tym, co możemy poprawić u siebie. Nigdy nie uważaliśmy, że jesteśmy idealni i, i, i idealni nie będziemy, ale możemy szukać rozwiązań, żeby wszystkim, e, wszystkim pracowało się lepiej, łatwiej. Ograniczyliśmy trochę ilość zadań w sklepach, e, zrezygnowaliśmy z niektórych rzeczy, które e, uznaliśmy, że nie mają, powiedzmy, jakiegoś dużego wpływu też na... Na, na sprzedaż. Jedno się zadziało, co tak naprawdę przez dłuższej perspektywie no szybko się nie zmieni, czyli ilość klientów, którzy dokonują zakupów jest po prostu mniejsza. Dzisiaj w tym środowisku, które mamy w zewnętrznym, no ludzie podejmują trochę inaczej decyzje, więc te zakupowe decyzje są powiedzmy trochę trochę odłożone na bok. Ale też z drugiej strony, no, nawet patrząc za okno i ta pogoda, która sprzyja wymianie garderoby, no, każe Każda z naszych klientek chce mieć nową sukienkę w szafie, ubrać się w, w fajne, żywe kolory, które w tym sezonie w naszym sklepie zagościły. No i tutaj szukamy szans, tak? I tutaj się rozwijamy w tym kierunku. Myślę, że też jeżeli tutaj mowa o pandemii, to też warto wspomnieć o, o takim wyjściu naprzeciw oczekiwaniom naszych, naszych klientek, czyli sprzedaż live na, na żywo, bo te sklepy de facto były zamknięte i, i my wyszliśmy do tych naszych klientek, oferując nasze produkty właśnie na Facebooku. Więc są przeszkody, ale zawsze staramy się jakoś z nich wybrnąć i, i realizować jakieś nowe pomysły czy też projekty. Masz rację, Kamila. Ale oprócz sprzedaży live dużo zawdzięczamy też naszym zespołom sprzedażowym w sklepach. Jak dla nich zmieniła się ta rzeczywistość? No tak, to prawda. Przy tej okazji no, na pewno chciałbym podziękować wszystkim zespołom i każdej z dziewczyn, która rzeczywiście w czasach no, wszechobecnej pandemii otwierała każdego dnia sklep, pracowały dziewczyny z klientem bezpośrednio, co... Dla nas było bardzo ważne, ponieważ w... zamykaliśmy się, otwieraliśmy się i tak naprawdę każdy dzień był dla nas sprzedażowo ważny. I tutaj naprawdę chylę czoła i dziękuję za to, że dziewczyny były po prostu z nami cały czas. My z kolei zadbaliśmy o to i dla nas celem było odejmowanie tym dziewczynom pracy, czyli ograniczyliśmy trochę ilości pracy w sklepach. Staraliśmy się tam zmniejszyć, gdzie jest to możliwe, żeby nie generować dodatkowej pracy, a z drugiej strony, żeby dziewczyny też miały, powiedzmy, większy komfort pracy z klientem. Tych klientów było mniej i też chcieliśmy, żeby, żeby dziewczyny miały po prostu czas na to na spokojnie, żeby mogły z klientkami po prostu pracować. Natomiast to był naprawdę trudny, trudny okres dla nas wszystkich, dla naszych zespołów i no, dzisiaj mogę powiedzieć, że wszyscy sprostaliśmy naszym zadaniom i, i naprawdę w, w, w tych okolicznościach robiliśmy wszystko, co mogliśmy, żeby, żeby z tego po prostu wyjść obronną ręką. Dzięki grupie kapitałowej też mieliśmy możliwość otwarcia sklepów takich tymczasowych w sieci hoteli Focus. To była taka też kooperacja między spółką, która, ma, która właśnie ma te hotele, a marką PBH spółką PBH. I bardzo szybko udało nam się w ciągu kilku dni otworzyć kilka sklepów, które może nie generowały, powiedzmy, jakichś dużych przychodów, natomiast były na pewno miejscem, gdzie nasza klientka mogła przyjść do naszej marki, mogła sobie coś kupić, mogła z tą marką po prostu w tym trudnym momencie też być. Czyli nie ma dla nas sytuacji bez wyjścia? Nie ma. To nauczyliśmy się tego, uczymy się cały czas i myślę, że. że z każdego takiego momentu trzeba też wyciągnąć powiedzmy jakieś wnioski, nauczyć się w tych realiach funkcjonować, jakie są, i w, w ostatnim czasie naprawdę fajnie nam to wychodzi. Dobra, to ja mam na koniec jeszcze takie jedno pytanie. Czy chciałbyś, żeby w Kiosk powstała linia odzieży męskiej? Czy widzisz? No, coś to jest ciekawe takiego? pytanie, bo tak naprawdę pewnie tak. Ja myślę, że tutaj. Nie można myśleć nigdy ograniczeniami. Dzisiaj, to tak mówimy sobie też, ale my jesteśmy na kioski, jest kobietą, tak? I ja, będąc w kiosk od 11 lat, próbuję się też odnaleźć w tym, że wszędzie kobiety, jesteśmy mm -hmm. dla, dla kobiet, i mamy produkty, produkty dla kobiet, więc no, byłoby bardzo miło, gdybym mógł u nas w sklepie kupić sobie też coś dla siebie. Ale tak jak mówię, no też dzisiaj jest szansa, dzisiaj są jakby też, jest moment na to, żeby szukać szans i się rozwijać w tym kierunku. Więc okay. no nigdy nie mów nigdy. Pewnie przyjdzie taki moment, kiedy się będziemy też nad tym zastanawiać. I być może tam będzie można też naszej klientce sprzedać coś dla swojego męża czy, czy partnera. Więc, więc pewnie tak. Więc może to są te drzwi na przyszłość, tak na przykład. Jeden, jeden z wielu wyjść. No dobrze, Sylwestrze, bardzo dziękujemy Ci za przyjęcie naszego zaproszenia i przybliżenie nam, jak wygląda Twoja praca w kiosk. Naszym słuchaczom dziękujemy za wysłuchanie naszej rozmowy. Zostawcie łapkę w górę, jeśli spodobał Wam się ten odcinek. Kolejny w spodniach czy w sukience już za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie.